zdążyłem nagrać, ale właśnie minęliśmy samochód dostawczy sklepu warzywnego Plaga. Nie chciałbym kupować warzyw w takim sklepie, bym powiem. Gra słówek czasami jest zaskakująca w różnych krajach. Widzieliśmy też sklep swastika. Ale swastika w sumie jest z buddyzmu, także nic dziwnego. Dobra, jesteśmy w Pandang Bay. Tak, dobrze mówię. Tak, Pandang Bay Port. Małe łódeczki. Takimi się pływało kiedyś na Filipinach. A tutaj czeka nas przeprawa promem na Lombok. Jeszcze musimy dojść. Znaczy dojść. Panowie w kasie powiedzieli, że łódź wypływa 10:30. Po zapłaceniu powiedzieli, że 10:45. Ostatecznie zapytałem, czy wypłyniemy o 12. Zaczęli się śmiać, że Bali time, nic nie wiadomo. Także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał iść się wykłócać i się denerwować, że zrobili mnie znowu balona. Co zrobić? Dojazd do portu z Denpas, znaczy przepraszam, nie z Denpas, bo zatrzymaliśmy w Sanur. Kosztowało nas $20 za taksówkę klimatyzowaną. No i to jest tak, jak sprawdzałem online, cena przyzwoita. Znaczy przyzwoita, no taka dla turystów, no po prostu ustalona z góry i ewentualnie można by było negocjować, ale niespecjalnie się chciało nam. I tak to wygląda wszystko. No dobra. Jest Rzeźko. Gdzie się rozbiła gata? Dobra, widzę. Jest moja Golden Queen. O tej mówiłem, Golden Queen, nie o tej. Nagrywasz? Tak. A i jeszcze muszę dopowiedzieć, że pan powiedział, dostaliście good price, my friends. Nie mówcie turystom innym. Aha. 300. 300 rupii to jakieś koło 20 funtów. Także no zobaczymy. Tak zapytamy, no wiadomo, proste. I tak myślę, że ceny wahają się w tym przedziale, także. Nie ma liczby. O, wracamy z nurkowania. Tak też? Chyba ogłuchłam. My jeszcze czekujemy na naszą łódeczkę. Co do cen, to myślę, że będą jedne i te same. Zawsze, w każdym kraju, special price for you, my friend. Oznacza dokładnie 2 razy normalną cenę dla niż, o 3 razy normalną cenę. Nie znamy te numery, my już wiemy. I tak zapłacimy, bo nie mam wyjścia. A jakie mamy wyjście? Opuszczamy Bali. Golden Boat, czyli, nie, przepraszam, Golden Queen, czyli łódką pomalowaną na złoto. Śpireję. Proszę bardzo. Jest. Usiedliśmy chwilę na górze, zanim zacznie mocno chlapać. Zanim nie zrobi nam się za gorąco. Proszę, jest za zimno. Za zimno? Tutaj? Nie grozi nam. Damy radę. Poszedłem się wykłócać o zwrot kasy, bo wódka nie było na czas. No, ale przyszła wiadomość od Agaty, że wódka przypłynęła, więc wyszedłem. Już machnąłem ręką. No jak to zwykle, karma wraca i zostałem potrącony przez samochód. Na szczęście tylko lusterko uderzyło mnie w ramię. Nic się nie stało. Kierowca nawet się nie zatrzymał. Pojechał sobie dalej. Rozłożył lusterko, nawet się nie obejrzał. Dobra! Dobra!
ręka jest, ale słabo trzyma. Arkowa ręka musi pomóc. Trzymać czubka za czubek. Jak nie, to ja skaczę z deku. Tu jest za ładnie. Takie piękne krajobrazy to ja do tej pory widziałam tylko na pocztówkach. Ale jaka woda, popatrz. No wiem właśnie, dlatego mówiłam, jak nie, to ja skaczę z deku. Odbierzesz nasze bagaże? O Boże, oni nie zabierają tego. Tylko żeby one na pewno tam były, widzisz je? Tak. Dobra. Tak, oto wylądowaliśmy na rajskich plażach. Weź nakreśl do kubeczka. Tak. Na przyjeżdżających oczekują tutaj piękne bryczki. Można jechać dokądkolwiek się zechce. My mamy tyle szczęścia, że i jesteśmy skąpi, więc idziemy pieszo 6 minut. Tak. Jesteśmy tak oto blisko tej cudownej plaży. Po ale jaka szok. Woda jest. Naprawdę, po czegoś takiego to ja nie widziałam, jak żyje. Jeszcze się musimy zastanowić, czy my to nie zostaniemy dłużej. Mamy tylko jedną noc, ale... Ale możemy to zawsze jeszcze zmienić, nigdzie się nam nie pali. Pan już czeka na nas z ofertą tak. Jakąś. Rajska wyspa wygląda tak w środku, jakbyście się zastanawiali. Pięknie, kuski, wszystko jest i w tle słyszycie nawoływania, modlitwę muzułmańską. Jest Ramadan, a wyjechaliśmy już z Bali, które jest hinduskie, a pozostała część Indonezji jest muzułmańska. I trzeba uważać już, co się robi, niestety. Na rajskiej wyspie. Wszędzie palmy. Początkowo straszny ukrop. Przejście 6 minut z portu do naszego hotelu. Z plecakami niestety niemalże graniczyło z heroicznym wyczynem, wysiłkiem, o, z heroicznym wysiłkiem. Teraz, o, dalej daje, zwłaszcza na te
pięknie przypalone kolanka, które możemy pokazać później. To jest Arkadiusz, to jestem ja. A to było tylko parę minut nieuwagi na promie i tyle. Tak jakoś fajnie się działo, w ogóle było fajnie, bryza sobie śmigała, wcale nie było za ciepło. To człowiek nie zastanawiał się nad tym, czy go przypali, czy go nie przypali. Tak sobie myśleliśmy, a dzisiaj może w końcu nas coś przyłapie, ale żadne z nas nie pomyślało, że przyłapie nas do tego stopnia. No w każdym bądź razie, teraz już jesteśmy mądrze wysmarowani kremami. Ja do tego stopnia, że dłużej nam poszło. Tak, a Arkadiusz jest nawet odziany z góry w dół. Idziemy upolować jakiegoś rajskiego owoca. Hello! Jakieś garaże, wszystko tu jest. Powrót do portu. Koniki, dorożki, mnóstwo przybyszów. O kurcze, tu jest prawdziwe życie. Fajnie tu nago chodzą, to my się paluszkać pilnować. I bo browary łoją to. Tutaj przyjeżdża towar. Rozładunek. Ale jest rajsko, trzeba przyznać. No, plan na jutro jest taki, że obejdziemy sobie wyspę piechtolotem dookoła. W międzyczasie trochę pocieszymy się jakimiś fajnymi plażami. Chociaż pewnie wszystkie, większość z nich będzie fajne, jak widzę. Nawet te w mieście. A są naprawdę przyjemne. Fajny piaseczek. Tutaj jest to, co możemy widzieć na każdej pocztówce. I to jest to, jak wszyscy chcemy myśleć, że raj wygląda. A tutaj pokażemy Wam drugą część, bardziej codzienną. To, co zwykle znajduje się z tyłu kadru. Where is the ant? No problem. Dobra, ja tam zjem z mrówkami. Tu mrówki są wszędzie, no co ty? Dobra. Zamawiamy jedzenie z mrówkami. Squid, yeah? Yeah, squid. Okay, ja będę ryzykuję owoce morza. Ja kurczaczek tradycyjnie będzie. We pay now or later? Nie wiem, pay now. Okej, okay, okay. To tanie wychodzi, 25 tysięcy za talerz. Pachnie smakowicie, zobaczymy jak będzie smakowało. Dobra, piwko na plaży. Pojedliśmy. Dzisiaj chill. O kurde, tam jak fajnie, patrz. Daleko widzisz?
mieliśmy? Małą aktualizację. Nasz plan na imprezę wygląda następująco. Kilka dni na Bali, kilka dni na Lombok. Później trekking właśnie w sumie na Lombok, na wulkanie Indziani. I przeskoczenie na wyspy małe sądyjskie. Pamiętam. Park Komodo. I później powrót lądem do strony Bali znowu. Ale po Bali zdecydowaliśmy się zatrzymać na Gili Travangan. Jesteśmy już tutaj drugi dzień. Trzeci dzień. Nie narzekamy. Dzisiaj idziemy na snurki. Jutro chcieliśmy wybrać się na pięciodniowy. Jutro chcieliśmy się wybrać na trekking na wulkan pięciodniowy. Niestety w sierpniu zeszłego roku było trzęsienie ziemi, o które nikt nic nie wspominał za bardzo nigdzie. I w mecie też nie spotkałem się z aktualizacją żadną na ten temat, że trekking na szczyt sam wulkanu 3700 kawałków nie jest możliwe. Można tylko dojść do wysokości 2000 metrów. Jest to dwudniowy trekking bez jeziora, bez gorących źródeł, o które sobie miałem nadzieję zahaczyć, ale niestety nie poszło. I teraz zastanawiamy się o ominięciu na chwilę obecną Lombok i przeskoczeniu od razu do Parku Narodowego Komodo i Flores. Zobaczymy. Na razie idziemy na snorkling, znaczy po obiedzie idziemy na snorkling, a jutro decydujemy, co robimy. No to co, podskopowajemy, żeby była tam wielka? Czyli niestety, znaczy Agata się nie utopi. Tak. Będzie no. Dalej tutaj mi marudzić. Tylko to musieli słuchać moich wywodów. Przeżyjecie, nie? Pogrywamy. Dobra, z lodów poszliśmy na snorkling. Przeszklone dno. Nie widziało czyszczenia od wieków. Ale fajne. Już mnie tu szkoli. Założył sznureczek minutę temu, żeby mu GoPro nie zginęło. I już, że sznureczek na łążimy. Cała wypłata miesięczna. Aż ty wnosisz, co ty myślisz? Że taki robił? Tak, mnie normalnie gnębisz, co nie wyobrażacie. A drugi jeszcze będę spłacał pół roku. Co wy myślicie? Że to Marek pieniądze. Nie ma, wszystko na raty. Dobra, ja idę pod wodę. Na początku, jako że niestety nie dał żadnego instruktażu, o co chodzi. Ja niestety jestem kompletnym żółtodziobem, więc pierwsze parę minut było nauką radzenia sobie z moim pani gatakiem, żeby zwolnić oddychanie i wszystko. No, ale ostatecznie dałam radę, aczkolwiek to jest dużo radzenia sobie z tą całą rureczką, która ci gdzieś tam ucieka pod wodę, obijasz się wody, w oczach ci słono. No sama radość. Maska przecieka też tak, trochę. Ale widoki fajne. Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Nie. Ale też nie jest takie trudne, żeby osoba, która powiedzmy, że pływa bardzo po warszawsku z reguły i ma doświadczenie z takimi imprezami zerowe, nie dała sobie rady. Thank you.
Gili R, najmniejsza z trzech gili. Przerwa w wycieczce. Zaparkowaliśmy łodzią z całą ekipą na gili R, najmniejsza z trzech gili. W sumie za dużo nie różni się od pozostałych, poza tym, że jest tutaj mniej ludzi. Kto szuka spokoju, niech szuka tutaj noclegu. Podoba mi się ta musowa chatka, ale przepraszam, restauracja. Krzesło też bambusowe, fajnie wykończone. Nie wiem, czy to tutaj robione, czy w Chinach, ale fajnie wyglądają. Nie wiedzieliśmy, że będzie przerwa podczas tego snorkelingu. I nie wzięliśmy ani grosza. Wszystkie dokumenty, portfele, telefony. Wszystko zostało w tym hotelu. Niestety. Bezpiecznie skitrane pod szafą, w sejfie, w firance. Bambusowa wieś. Większość domków, no nie jest, powiedzmy sobie, pięknych. Ale świątynia w tle, murowana, konkretna, góruje nad wszystkimi. Tutaj mamy papaje, obok kokosy. No. Wydaje nam się, że to jest szkoła. Jesteśmy pewni. Ale dosyć przewiewne budynki. Bez okien. Przyjemnie. Przyjemnie, no. O wiele spokojniej niż na gili Travangan. I wydaje mi się, że dużo czyściej, bardziej czyściej. Ulice nawet są takie asfaltowe. No. Nie, że mi tego brakuje, ale... ale są. Niewierni zbliżają się do meczetu. Tylko pół będzie przesunięty. No. W środku modlą się ludzie, nie będziemy wchodzić. Szczególnie gdy ja bez koszulki, bez niczego. Agata odkryte ramiona. Też. Hello. Wierna. Wierna, niewierna. Cudownie, obrzydliwie, pięknie wszędzie. Tak. A tu już nie tak pięknie. Też pięknie. Szukam patrona. Albo patronki. Nikt nie chce mi zasponsorować takiego życia? Jeździłbym po świecie. Wysyłał zdjęcia, nagrywał filmiki i dzielił się swoimi przeżyciami z innymi. Kurde, fajne życie by było, nie? Niestety. Nie ma lekko. Tylko raz w roku tak sobie można pozwolić na szaleństwo. Malutka łódeczka rybacka. Z silnikiem od kosiarki. Jeszcze uwaga do
pieniążków, drobnych monet indonezyjskich, są jak nasze stare polskie złotówki. Czyli idealnie się nadają na podkładki do gwoździ popiaków.